Witamy Was w Roguźnie, miejscu, w którym dobrze czują się nie tylko wędkarze. Anki o wsi Roguźno, pisanej niegdyś przez Uotwarty lub jako Rogoźnik, pojawiają się już w 1422 roku. Wieś założyła rodzina Małdrzyków i była przekazywana z pokolenia na pokolenie, aż do wygaśnięcia męskiej linii potomków. Wtedy trafiła do Marcinkowskich Herbutopór. W 1578 roku wieś zakupił kanclerz Jan Zamoyski i po 11 latach włączył ją do swojej ordynacji. W cieniu starych lip stoi kapliczka z 1907 roku z figurą Matki Bożej przewiązanej złotą szarfą. Według tradycji figura ta nawiązuje do wizerunku Matki Bożej Niepokalanej. Przy ulicy Szklarniowej znajduje się piękna aleja tulipanowców. To ogromne drzewa, które bardzo szybko rosną. Osiągają nawet do 30 metrów wysokości, a charakteryzują je ciekawe liście, które wyglądają tak, jakby były wycięte od szablonu. Oraz oczywiście kwiaty, które są w kształcie tulipanów. Jesienią drzewo wygląda wyjątkowo urokliwie. Mieni się w odcieniach żółci i złota. W Roguźnie urodził się też znany poeta i nauczyciel, Edmund Wasilewski, który większość swojego życia spędził w Krakowie i właśnie temu miastu poświęcił swoje utwory. Był uznawany za najwybitniejszego poetę krakowskiego przedwyspiańskim, a do wielu jego utworów muzykę ułożył Stanisław Moniuszko. Witamy wszystkich. Mam na imię Monika. A ja Marta. Mieszkamy w miejscowości Roguźno, położonej w powiecie tomaszowskim. Należymy do koła gospodyń wiejskich Macierzanki. Koło to przede wszystkim nasza przewodnicząca, Marta Parol. Mamy wiele sukcesów na swoim koncie. Staramy się działać prężnie. Co roku organizujemy piknik rodzinny. Słuchajcie, to nie jest tylko piknik dla dzieci. Przede wszystkim to jest dla całych rodzin. Pytanie, czy to tylko dla miejscowości Roguźno? Ależ nie. To przede wszystkim nasze sąsiednie miejscowości, takie jak Szerwola, Zamiany, Pasieki. Przede wszystkim bawimy się świetnie. Ideą tego pikniku było zjednoczenie mieszkańców wsi Roguźna, po to, by ludzie wyszli do siebie, porozmawiali razem, pobyli ze sobą. A nie siedzieli tylko przed komputerem. Obecnie KGW liczy 11 pań. Wszystkie bardzo prężnie działamy. Staramy się wspierać przede wszystkim siebie nawzajem. Ostatnio przede wszystkim co? Urodziły nam się malutkie dzieci i musicie wiedzieć, że do naszego koła nie należą tylko same panie. Wspierają nas również nasi mężowie, no i te dzieciaczki, które na przykład nieraz w dożynkach muszą, albo chcą przede wszystkim, nas reprezentować, a przede wszystkim naszą społeczność. Później istniał zespół śpiewaczy. Panie zajmowały naprawdę wysokie miejsca na podium i tutaj hołd dla nich na pewno. Nie nauczyły nas. Nie nauczyły nas tego. Nie śpiewamy, tak jak koleżanka wspomniała, nie tańczymy, aczkolwiek chcemy być dla ludzi i chcemy, żeby ta integracja międzyspołeczna po prostu tutaj była. W Roguźnie znajduje się jedna z najnowszych atrakcji, jakie przygotowała gmina Tomaszów Lubelski. Jest to kompleks stawów. Jest to miejsce dla całej rodziny. Znajdziecie tutaj piękne drewniane promenady z miejscami do odpoczynku. Stawy łączą wypoczynek z nauką. Znajdziecie tutaj ciekawe tablice edukacyjne, z których dowiecie się, jakie zwierzęta i rośliny tutaj występują. Ze względu na występującą tutaj florę i faunę, a w szczególności ptactwo, obszar ten został objęty programem Natura 2000. Przy odrobinie szczęścia znajdziecie tutaj czaplę siwą lub białą, bociana czarnego, a nawet zimorodka. Warto wypatrywać tutaj również innych zwierząt. Na tych terenach żyją bobry, zaskrońce, żaby i traszki. Wędkarze mogą tutaj złowić najróżniejsze ryby. Karpie, karasie, sandacze, sumy, okonie, amury i płocie. W stawach żyją też raki, co oznacza, że woda jest wyjątkowo czysta. Ciekawymi elementami kompleksu są mola ze stanowiskami dla wędkarzy.
Mogą z nich skorzystać również osoby z niepełnosprawnościami, ponieważ są dla nich odpowiednio przystosowane. Odwiedzając stawy w Roguźnie, nie musicie przejmować się nagłymi zmianami pogody. Możecie schronić się zarówno przed słońcem, jak i przed deszczem w wiacie, lub też, jeżeli zgłodniejecie, rozpalić ognisko. Gmina dba, aby wprowadzane inwestycje pozostawały w zgodzie z naturą i były proekologiczne. Tak jak ta wiata, która jest wykonana w całości z naturalnych materiałów. Roguźno polecamy nie tylko wędkarzom. Jest to idealne miejsce dla całej rodziny. Obiekt jest bardzo dobrze przygotowany i zadbany. Warto tutaj przyjechać, żeby odpocząć i nacieszyć oczy pięknymi widokami. Do zobaczenia w gminie Tomaszów Lubelski.